tym rzecz polega, że dziś idziemy w stronę PRL-BIS. Znaczy, nie było nigdy tak daleko idących propozycji, żeby organy administracji państwowej nadzorowały, zweryfikowały na tym polega przyszłość władzy, że oczywiście nie muszą być niezależne, że Trybunał musi być jako instytucja nie podległa prokuraturze w tej chwili. Tak ma wyglądać w gruncie rzeczy. A jako Trybunał orzekający w sposób ostateczny i obowiązujący. No, może to czynić Sąd Najwyższy, jeżeli pan mówi, że w innych krajach europejskich są inne rozwiązania, ale musi być taka instytucja. Ta instytucja musi być niezależna od administracji politycznej. Obwinia, tak, ksiądz pana, pan księdza. Można